ma niespodzianek, oprócz bardzo dobrej wieści, że dobijamy do już prawie do 50 miliardów złotych, że budżet rośnie po raz trzeci rok z kolei wartościowo o ponad 10%, tutaj ponad 11% w tym roku w stosunku do roku poprzedniego, no to są dobre wiadomości dla wojska, bo zarówno będą pieniądze na modernizację, ale i też na to takie bieżące życie, na wynagrodzenia dla kadry i pracowników cywilnych, na różne działania socjalne, ale oczywiście mnie najbardziej jednak interesuje to podniesienie tej kondycji technologicznej sił zbrojnych, wyszkolenia. Na to jest coraz więcej pieniędzy, chociaż jak w każdej armii zawsze można powiedzieć, że potrzeba więcej. Oczywiście wypływa tego bardzo dużo, bo kupujemy bardzo dużo, ale kupujemy taki sprzęt, którego niestety w Polsce nie produkuje się. Kupujemy najnowocześniejszy sprzęt, który jednocześnie jest bardzo drogi, ale warto za każdym razem w czasie tej dyskusji potwierdzić coś takiego, że zamówienia w polskim rodzimym przemyśle rosną szybciej niż wzrost budżetu, niż procentowy wzrost budżetu na obronę narodową. W tym roku to jest, będzie prawie 7,5 miliarda złotych, a jeszcze przecież 3 lata temu było 3,5 miliarda złotych. No to są nieporównywalne kwoty i polski przemysł obronny, no zamówień ma tyle, że no nie wyrabia się w terminach. To tak niestety bywa, no z przykrością to muszę powiedzieć, ale jestem przekonany, że zarówno pan minister, jak i inspektorat uzbrojenia i wszyscy decydenci, którzy decydują o zakupach uzbrojenia, woleliby zamówić samoloty, nie wiem, sprzęt, amunicję czy cokolwiek w polskich firmach zbrojeniowych niż w niemieckich, amerykańskich, francuskich czy gdziekolwiek indziej. Tak, no, inna sprawa, że też trzeba warto pamiętać o tym, że nawet Amerykanie są takie systemy, które Amerykanie dla swoich sił zbrojnych kupują za granicą. No, no tak jest świat zbudowany, że coraz bardziej skomplikowane, złożone systemy i nawet armia, nawet gospodarka amerykańska stwierdza, że może coś, że nie produkuje wszystkiego, co potrzebują siły zbrojne, bo siły zbrojne bardziej im się opłaci kupić gdzieś tam w Izraelu, we Francji, w Niemczech czy w Norwegii. Bo takie są oczywiście wartościowo, to jest nieporównywalnie do zakupów w Stanach Zjednoczonych, ale ważne, że tak to jest i o tym warto pamiętać.